Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo cieplutko we wtorek. Miałam wczoraj, słuchajcie, nagrywać jeszcze muffinki pizzowe. Patrzę, co ja tu dzisiaj mam z tymi włosami. Dzisiaj idę znowu na basen, więc już nie myję włosów. Może uda mi się umyć na basenie. No i znowu odbiegłam od tematu, zaraz wrócę do tych włosów. I słuchajcie, upiekłam wczoraj te muffinki, ale już nie nagrywałam, bo światło, powiem Wam, już zaczęło się robić ciemno, mówię, guzik znowu będzie widać na tym filmie, także w tym momencie mogę Wam pokazać, bo wczoraj były pieczone, ewentualnie jak ktoś będzie zainteresowany, to tam w opisie pod filmem wypiszę składniki, ewentualnie możecie sobie sami sprawdzić na platformie Cookidoo, jak sobie wiecie, wejdziecie, pobierze, nie wiem, czy trzeba pobrać, czy można by tak zobaczyć, chyba trzeba pobrać. I tam wtedy macie wszystkie składniki. Nie będziecie mieli tylko opisu, jak wykonać, ale składniki będą. Także to nie ma zawsze problemu. Po nazwie wchodzicie, bo ja zanim jeszcze nie miałam Thermomixa, to już miałam aplikację i sobie tam, wiecie, przeglądałam, nie? Jakie są właśnie przepisy na Thermomix. Także wiecie, u mnie to zawsze mnie to po prostu ciekawiło i no, i sobie patrzyłam wcześniej, mimo że nawet właśnie by nie miałam. I tak, pokażę Wam właśnie tą muffinkę, gotowy produkt, tak ona wygląda, wyszło wczoraj, wiecie, blaszka była na 12 muffinek, więc 12 wyszło, w tej chwili chyba zostały 3 chyba z wczoraj, także ja zjadłam wczoraj 2 na kolację, tu są pieczarki, ser żółty, szynka, no i wiadomo mąka, jajko, mleko, drożdże, sól, także to były składniki, no powiedzieli, że dobre, także no dzisiaj myślę, że na śniadanie skończą. Jedynie co, to bym to jadła właśnie z jakimś może sosikiem, tak jak do pizzy, może na przykład zrobić sosik czosnkowy, albo zrobić, albo po prostu ketchup, tak? No, jak ktoś lubi, czy tam sobie zrobić ten sos, jak on się nazywa, teraz zapomniałam, z majonez połączyć z ketchupem, o, niech mi ktoś przypomni, jak on się nazywa. Taki sosik, zapomniałam, tysiąca wysp. To się wtedy nazywa? Nie. Dobra, i tak, dzisiaj idę na basen, kończy mi się, znaczy chciałabym iść, kończy mi się dzisiaj karnet, mam tak do 27, właśnie się muszę zapytać, bo kupowałam karnet 27, czy właśnie 27 będę mogła jeszcze wejść, czy już nie, może mówi, że nie, mówi, to już byś miała 31 dni, nie? Także, no nie wiem, czy 31 właśnie, 27 to jest 30. Ale muszę się tego właśnie dopytać. Dobra, bo mi coś tam przerwali z moją wypowiedzią, bo jeszcze chciałam o tych włosach, że na basen idę i właśnie może sobie podjadę do Rossmana, bo kiedyś były takie szampony 2 w jednym. Szampon z odżywką, właśnie nie wiem, czy jeszcze coś takiego jest w ogóle? Czy to już stwierdzili, że to wiecie? za tanio by wychodziło i jednak trzeba kupować szampon odżywkę osobno, nie? Ale gdyby coś takiego było, to bym właśnie chętnie zakupiła, dlatego że na przykład na tym basenie i na tych saunach, co tam chodzę, to można by ewentualnie właśnie głowę wymyć, więc może bym dzisiaj spróbowała i muszę właśnie moją ściągę z zakupami, o, tu mam, dopiszę sobie po prostu jakąś tą kartkę, bo mi zabrakło liści laurowych, ziemniaków, tabletek do zmywarki, saszetek dla kota, natki pietruszki, nie mam, co ja tu się napisałam? Nie wiem, coś tu się nie mogę... A, pomidor i awokado jeszcze chcę, słuchajcie, mam takie skurcze w łydkach i wiecie co, zaczęłam brać ten magnez, ale to jednak niekoniecznie sam magnez, tylko trzeba jednak magnez z potasem uzupełnić jednocześnie. I najlepiej jeszcze do tego witamina B6, słuchajcie, bo wtedy się lepiej wchłania, w ogóle małymi dawkami. No, same problemy, bo znowu dzisiaj miałam skurcze, więc mówię, mam dość po prostu tego. Banany muszę sobie kupić i chyba szpinak, to awokado i sobie zrobię pastę z awokado. Chleb taki razowy też, bo tam też jest właśnie potas, magnez i ta witamina B6. Chleb może razowy. Jakiś tam czy żytni, dobry żytnia rosowa, zobaczymy. Dawniej tak właśnie robiłam sobie takie z awokado guacamole, czyli tam sobie dodawałam cytryny, czosnku, można dodać trochę cebulki, taką wiecie pastę. No to właśnie na to taką grzankę z tego chleba żytniego dodawałam, na to pomidor, wiadomo tam sól, pieprz, pyszota. Dawno tego nie dam, więc pewnie spróbuję, a to właśnie będzie fajnie, żeby poprawić może trochę ten potas, magnez,
w organizmie. Powiem Wam, że u nas w ogóle to leczenie jest jakieś ciężkie. Tak jak ja mam tą niedoczynność tarczycy, to w ogóle powinni się mieć sprawdzane, tak, na NFZ, jakie mamy właśnie te minerały, tak, w organizmie, jaki mamy poziom minerałów, czy mamy dobrze potasu, czy mamy dobrze sodu, czy mamy dobrze magnezu, czy mamy dobrze witaminy D3, no przecież to są bardzo ważne rzeczy, a tak naprawdę nikt tego w ogóle nie sprawdza, tak. Nie chcę mi się po prostu gadać na ten temat. Trzeba po prostu być. Człowiek po prostu kombinuje jak może, że chce sobie po prostu sam pomóc, tak? Więc stwierdziłam, że ten magnez pobrałam parę dni, ale widzę, że skurcze mam dalej, więc rzeczywiście może to być potas. Wiem, że jest tabletka, wiem, że jest aspargin, bo kiedyś miałam przepisany, ale tak jak Wam mówię już nieraz, że ja nie mogę brać żadnych tabletek, więc ja aspargin to mogę sobie wziąć jednego dnia, a na drugi dzień już nie mogę, tak? I tak jest u mnie ze wszystkimi tabletkami, więc chcę sobie uzupełnić właśnie trochę dietę w awokado, w banana, w pomidora, w szpinak i ten chleb rasowy żytni. Myślę, że dzisiaj na kolację lub jutro na śniadanie. I oczywiście jajko do tego. Jajka właśnie mają białko. I tam oglądałam właśnie doktora, tam pewnie Wy też oglądacie, doktora Marka Skoczylasa, on bardzo fajnie tam śniadanie podawał, żeby sobie właśnie chlebek obtoczyć w jajku, tam jeszcze olej MCT, on używa, olej z pestek dymni, no nie mam tego, musiałabym specjalnie, wiecie, teraz kupować. Do tego właśnie robi taki napój jakby z pestek dyni i do tego właśnie kładł na kromki obtoczony w jajku szpinak, awokado, i żurawina, na przykład mówi, że dla dzieci, że to fajne, no nie wiem, taki zestaw dziwny dla mnie, a mówi dorośli pomidorki, tak, więc jeszcze właśnie dodatkowe źródło potasu, także bardzo fajnie on to przedstawia, jak nie oglądacie jeszcze Marka Skoczylasa, to Wam polecam, sobie czasami, no wiadomo jak tam mam czas, to sobie obejrzę, ale właśnie teraz też oprócz takiej części teoretycznej wprowadził do swoich filmików część praktyczną i tam właśnie pokazuje, jak zrobić też posiłki, tak? Także bardzo, bardzo fajnie. Ostatnio pokazywał też chyba przy niedoczynności tarczycy jakiś posiłek, już zapomniałam. Też były pestki dyni, też były jajka, także no trzeba po prostu, wiecie, szukać pomocy wszędzie, gdzie tylko można. Także ja jadę w tym momencie na zakupy. A, jeszcze ten szampon miałam sobie dopisać. Szampon. Dwa w jednym. Ciekawa jestem, czy w ogóle są jeszcze takie szampony, czy używacie? Dawniej to wiem, że były, ale to było kilkanaście lat temu. Teraz nie wiem, czy jest coś takiego w ogóle. Także wejdę może do Rossmana, zrobię sobie tam, wiecie, może jakieś zakupy. No i muszę podjechać w jedno miejsce, załatwić sobie takie papierowe sprawy, no i później jak coś, to będę się do Was odzywać. A, no i przepraszam Was, że nie będzie tego właśnie na razie przepisu na muffinki, bo na razie nie będę robiła, wczoraj robiłam, mogłam w sumie tam nagrać przebitkę, wiecie, z piekarnika, jak się piekło, no ale w sumie też pokazałam Wam efekt końcowy, to myślę, że nie jesteście bardzo silni. I tak mówię, jak będzie ktoś ciekawy, to na platformie Cookidu albo... A pieczarki tam, mówiłam chyba, na platformie Cookidu są składniki, albo jakbyście bardzo chcieli, to Wam w opisie filmu też napiszę. To się nazywa pizzowe muffinki, także myślę, że się nie będziecie gniewać, bo się wczoraj nagadałam. No miałam taki plan, wiecie, jak zaczęłam nagrywać vloga, żeby jednak nagrać wszystko te dwie rzeczy. Ja to, wiecie, wykonałam, zrobiłam, ale tak jak mówię, po prostu później się ściemniło. Było już tu ciemno w tej kuchni i już nie chciałam po prostu takiego, wiecie, filmu nagrywać w ciemnicy, także no myślę, że się nie pogniewać. Dobrze, kochani, jestem. Wróciłam z sklepu, załatwiłam sprawę jedną, drugą i sklep. I oczywiście, słuchajcie, mówiłam Wam, że kupowałam ostatnio wafelku mleko i nie mam już tego mleka dzisiaj, więc... Tak naprawdę do dzisiaj było, więc tak jak mówię, u nas mleko jeden dzień, maks dwa, nie ma litra mleka. Dlatego też musiałam kupić, bo już do kawki by nie było. Kupiłam tego Pilosa. No tamte kupiłam wafelku złoty 99, ale wiecie, to była promocja, bo były dwa dni do końca. A to mleczko 2,49. I tak Wam mówiłam, wzięłam sobie szpinak,
Myślę, że tak, jak nie do obiadu, czyli wiecie, ziemniaczki, jakiś kotlecik i właśnie jako dodatkową surówkę szpinak bym sobie zrobiła z czosnkiem, z cebulą na maśle. To po prostu zrobię omleta. Tak dawniej robiłam omleta. Wzięłam sobie, wiecie co, troszkę... Aha, wziąłam dwa pomidorki. Pomidorki są malinowe. Cena jest po prostu masakryczna. Ale już tak nam się chciało po prostu pomidora wyłaniać. Jedliśmy bardzo, bardzo długo, że wzięłam. Po 19,99, słuchajcie, także masakra, no, ale już byłam w Lidlu, nie będę nigdzie latała. Wzięłam kici, wzięłam też saszetki. Akurat tu jakieś z królikiem, z indykiem i z rybą. Takie były, chyba po złoty. 29, jeszcze gdzieś tu miałam jedną. Liście laurowe w Lidlu, 59 groszy. Bo też mówiłam wam, że mi się skończyły. Wzięłam ziemniaki, ale powiem wam, chciałam z ryneczku ziemniaki, a tutaj sobie tylko tak chciałam, wiecie, 6. W razie w użyciu właśnie mieć czy do zupy, czy nawet na obiad, to na jeden obiad wystarczy. Kupiłam fileta z piersi kurczaka, też na cenę na 18,99. No niestety wszystko podrożało. I słuchajcie, dorwałam w Lidlu kapustkę pak choi, 3,99. Też była promocja, dwie sztuki i ja będę robiła dzisiaj z tego taką chińszczyznę. Ona jest u mnie na kanale, to się nazywa, spadła saszetka, to się nazywa makaron chow mein z kurczakiem chyba. Tak chyba się to nazywa. Na kanale jest ten przepis, więc nie będę się już powtarzać. Będę sobie robić już, wiecie, bez po prostu nagrywania. Wzięłam awokado. Mówiłam wam, też była promocja na 12 z czymś. 12,79 czy 12,99. Wzięłam też banany, bo to wszystko wam mówiłam wcześniej, że chcę uzupełnić sobie ten potas i magnez. Wzięłam też szczypiorek. Do czego go wziąłam? A, do tych pomidorków, mówię, bo jeszcze miałam, mówię, do jajka można, wzięłam. W zasadzie to mogłam wziąć jeszcze jeden taki serek jakiś śmietankowy, no ale już nie, następnym razem cytrynkę jedną, cytryny na 7,99 niestety i kiwi było w promocji. Czekajcie, gdzieś mam ten rachunek, to wam powiem. Kiwi 7,90 kilogram, a awokado zielone na 12,49. Taka promocja, banany na 5,99, ziemniaki złoty 99, resztę wam powiedziałam, tak. Szpinak 5,49, to pak choi, dobrze powiedziałam, 3,99, dymka 2,99, kicia się bawi tą saszetką. Muszę ją podnieść, bo zaraz rozwali po podłodze. Aha, no jeszcze wzięłam tą. Tu jest jeszcze jedna, ta saszetka z indykiem, dwie z indykiem i jedna taka papryczka chili na 39,90, to tam 48 groszy. No i wszystko. Aha, no i wzięłam jeszcze na 2,79 taki chlebek żytni bez drożdży. To już wam pokażę. O, to jest ten chlebek. Tak, wiecie, dla odmian, wiem, że tam to pieczywo z Lidla niekoniecznie, ale wzięłam już, ukroiłam, słuchajcie, kromala, zjadłam przed chwilą z tym, z jajkiem na miękko, bo tu wcześniej gotowaliśmy, ja nie jadłam w ogóle, wiecie, drugiego śniadania, już jest pora obiadu, a ja nie jadłam właśnie drugiego śniadania, bo nie byłam głodna, a teraz jak przyleciałam, to już byłam tak głodna, że właśnie zjadłam sobie kromkę z masłem, z tym jajkiem na miękko i co jeszcze zjadłam? A, i resztkę zjadłam, bo zostało dosłownie tyci zupy. To zjadłam troszeczkę tej, dolałam sobie wody i troszeczkę tej zupy krupniczku z wczoraj. I to wam jeszcze chciałam pokazać ogórki kiszone z Biedry, bo ostatnio też byłam, kupowałam i powiem wam, że są całkiem niezłe w smaku, także jak macie chęć, to możecie w Biedrze, bo są całkiem smaczne. Dobra, to jest tak, rozpakuję sobie zakupy i będę sobie robiła ten makaron tak pomalutku, nie wiem, czy jeszcze jednego wyjazdu nie będę miała, także nie wiem, o której tam to będzie, najwyżej wiecie, pokażę wam efekt końcowy, jak nie zapomnę oczywiście i nie zjem wcześniej. No, także taki
dzień dzisiaj i jeszcze, o, śnieg zaczął padać. O kurde, znowu śnieg. Kicia przyszła, bo Kicia oczywiście coś by chciała. Wyczuła panią, że coś pani kupiła dobrego. Dobra, to widzimy się później. Zobaczcie, Kitku, Kitku już tutaj czeka. Tak, Kicia? Przy reklamówce, tu coś szeleści. O, tu pani coś szeleści, tak? Już byś chciała zjeść tą saszetkę, tak? Będziesz jadła? O, jaki fajny kotek się przytula. No dobra, pomyślimy. Zaraz ci coś dam. Dzisiaj powiem wam, nas tak pobudziła, bo miauczała o 4 chyba. Jakieś koty przyszły, słuchajcie, ze 2 jeszcze. I ona tu broniła terytorium. Matko, wszystkich pobudziła na równe nogi. I żeśmy ją, wiecie, ściągnęli tutaj do domu, ale później tak wyszła po 5, ale już było spokojnie. Także przeganiała w nocy jakieś obce koty tutaj od nas z terytorium. Tak, Kiciunia? Broniłaś tutaj? Broniłaś, tak? O, mój kotek. Taki śliczny kotek. No dobra. No, Kicia tam już dostała. Widać ją? Widać. Dostała tam na szafce swoje jedzonko. Wiecie, ona musi mieć na szafce, bo tak to by Didus, pies jej wszystko zjadł. Ona to, że wyjada psu, no to wiecie. Ale po prostu jakby tam miała miejsce, to jakby pies spadł, to by nic nie miała, więc ja jej tam daję na szafce. Zrobiłam sobie herbaty, no i mi się przypomniało jeszcze, że przecież Pepko byłam. Byłam wam dograć, chciałam, wiecie co, dograć, jak te makramy wyglądają, ale pani mówi, że to nie doszło. Ale dograłam wam tam te rzeczy jeszcze z tej kolekcji kardiowany. O, muszę na chwilkę przerwać. Dobra, bo miałam telefon, wybiłam się z rytmu. Mówiłam, że sobie zrobiłam herbatę, chyba mówiłam. Z cytrynką, świeżo zakupioną z Lidla. Z herbatkę ostatnio, powiem wam, kupuję tą z Biedronki też, tą Remzej. Trzepiemy ją, już nie wiem, które opakowanie. I jakoś tak nam w miarę smakuje, nie jest droga. Także... No, sobie taką lekką robimy tą herbatę, czy taką słabą. I teraz tak, zapomniałam wam powiedzieć właśnie o tym Pepko, to będziecie mieli, ja wam zrobię po tym vlogu chyba przegląd z Pepko, bo tam parę rzeczy doszło nowych. No i właśnie mam te makramy, to pani mówi, że nie doszły i doszły tam z tej kolekcji tam te 3 rzeczy, powiedzmy, co nie było, a mnie interesowało, więc to będziecie mieli na przeglądzie, także zapraszam serdecznie na przegląd. I byłam jeszcze, zapomniałam wam powiedzieć, że byłam w Rossmanie i dorwałam ten szampon, co chciałam, to jest akurat no 3 w jednym, nawet nie 2 w jednym. Powiem wam, że mało jest tych szamponów takich, z Head & Shoulders był, ale nie wiem, czy to nie są męskie te szampony, nie wiem, już nie przyglądałam się, bo on był po prostu droższy, kosztował prawie 16, a ten prawie 13, 12,99 i tutaj jest szampon. Odżywka i intensywna pielęgnacja, coś takiego. Do włosów wzięłam zniszczonych i osłabionych. No. I był jeszcze drugi rodzaj, do włosów farbowanych, taki z czerwonym tutaj. Ale wzięłam ten 360 ml, 12,90, więc zobaczymy, jak mi się to sprawdzi. Właśnie tak jak mówię, na basen fajna sprawa. Wiecie, jak tam, żeby umyć na przykład tą głowę, bo powiem wam, że tam na dole przy basenach są te prysznice takie, że słaby leci strumień wody. A tam u góry na saunach, jak nie ma tych pokazów, jest mniej ludzi, można sobie umyć tą głowę normalnie, wiecie, normalny taki prysznic, normalnie leci woda tam, nie? Bo tam chodzi się człowiek schładzać. I fajnie tam woda leci i fajnie by to było można umyć. I nawet jest jeden taki, wiecie, prysznic, że was nie widać, wchodzicie sobie tam do środka. I dlatego właśnie chciałam ten szampon, nie? Żeby to było raz, dwa szybko, żeby nie czekać szampon, spłukać, odżywkę nałożyć, czekać i znowu ten. Za długo by to trwało. Także chciałam taki. I też sobie pomyślałam, że to będzie bardzo fajna opcja na kemping, jak się jedzie, tak? Żeby tak samo raz, dwa szybciutko, wiecie, zwalniać tą kabinę, żeby nie wstrzymywać, nie? Innych.
Bo czasami, to powiem Wam, jak byliśmy na tej wyspie Sobieszowskiej, czy Sobieszowska chyba się mówi, byliśmy na tej wyspie, to tam była kolejka, powiem Wam, do prysznicy, bo otwierali, nie było czynne cały dzień, bo po prostu nie nagrzewali wody cały dzień, tylko w określonych godzinach. No i była kolejka do prysznicy, także sobie wyobraźcie, jak każda by tam siedziała, nie wiadomo ile, no to no, trochę się tam człowiek wystał w tej kolejce, no ale też wiecie, wróciły wspomnienia z lat wcześniejszych, że się stało w kolejkach i się, wiecie, pogadało zawsze w tej kolejce, także wiecie, takie przyjemne z pożytecznym się łączyło, no, także no, ale mówię, żeby po prostu czasami to już, wiecie, stałyśmy, no i rzeczywiście, no ktoś tam, któraś pani trochę przesadzała z tym całym, no ale jak chciała ogolić nogi, może pachy, może jakiś peeling zrobić, włosy umyć, odżywka, coś tam, no to wiadomo, że to jednak schodzi, tak? Więc ja tutaj z tych względów właśnie bym tak nie chciała zajmować nikomu na długo tej kabiny. Trzeba się po prostu streszczać, jak najszybciej się umyć, także mówię, to by było fajne rozwiązanie. Dam Wam znać, jak mi się tam ewentualnie sprawdza, chyba że któraś z Was ma i używa, to dajcie znać. Dobra, i to chyba na razie tyle. Nie wiem, czy będę jeszcze coś dogrywać, czy będę miała dzisiaj czas. Najwyżej przyjdę tylko na sekundkę, jak zrobię to jedzenie. I wokół będę robiła dzisiaj. I jak zrobię to jedzonko, już Wam tam jeszcze przebitkę wrzucę i się po prostu pożegnam. No i nie wiem, czy to będzie widać w kamerze, ale znowu tutaj coś zaczyna padać. Wydaje mi się, że to śnieg z deszczem. Kochani, stwierdziłam, że nie zdążę dzisiaj więcej nic nagrać. Nie wiem, czy nie będę jutro gotowała tego kurczaka, bo dzisiaj po prostu chyba nie zdążę z niczym. Jak coś, to po prostu już późno, będzie też już ciemno. Także przychodzę do Was tylko, żeby zakończyć tego dzisiejszego vloga. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za wszystkie subskrypcje, komentarze, lajki. Jest mi niezmiernie miło. Także na dzisiaj to wszystko. Buziaczki dla Was. Do zobaczenia.